Taxon jest pierwszym strażnikiem, którego się konstruuje, ponieważ schemat na niego otrzymuje się za przejście złącza z Ziemi na Wenus, a jego produkcja nie wymaga trudnych do zdobycia surowców. No, może za wyjątkiem Neurodu, no ale wystarczy udać się na jakąś misję na Ziemi, przeszukać wszystkie lokacje, a na pewno znajdzie się co najmniej jedną sztukę tego zasobu. Taxon posiada broń Artax, która wysyła promień zimna w przeciwnika. Z Taxonem otrzymujemy mod dedykowany specjalnie dla niego, dzięki któremu co jakiś czas Taxon atakuje jednego wroga i zadane obrażenia konwertuje w tarczę dla Warframe'a. Jeśli tarcza ma maksymalną wartość bazową, to ją przeładowuje. Niestety ilość zadawanych obrażeń nie jest zbyt duża, ponieważ na maksymalnym poziomie moda wynosi ona bazowo 200. Są to obrażenia radiacyjne i oczywiście po uwzględnieniu słabości lub odporności przeciwnika ilość zadanych obrażeń będzie więc większa lub mniejsza niż te bazowe 200, co chyba zbyt wiele nie zmienia. Ta umiejętność ma 12-sekundowy cooldown i dopiero po takim czasie Taxon może ją użyć ponownie. Dla graczy rozpoczynających zabawę z Warframe'em umiejętność ta daje spory bonus do przeżywalności i chociażby z tego powodu warto tego strażnika używać na początkowych etapach gry. W późniejszych etapach gry, choć ten strażnik jest mniej przydatny, to jednak wciąż może być dobrym towarzyszem, jeśli zrobi mu się build, który regeneruje i zwiększa poziom tarczy Warframe'a. Wtedy chociażby Hildryn może sporo skorzystać na towarzystwie Taxona. Najważniejszym modem jest molekularna konwersja, który należy umieścić jako pierwszy. Kolejnym koniecznym modem jest mod instrukcji tryb szturmowy, aby Taxon mógł atakować przeciwników. Należy umieścić go na końcu. No i jeżeli tylko się posiada moc zbieracz, to też powinno się go umieścić. Jest on bardzo pomocny ze względu na to, że strażnik pomaga wtedy zbierać zasoby poprzez zwiększenie zasięgu zbierania. Ten mod praktycznie instaluje się w każdym kompanie. Ja osobiście nie wyobrażam sobie gry bez tego wsparcia. Parametry dotyczące przeżycia tego strażnika można poprawiać dopiero wtedy, gdy poziom przeciwników na tyle wzrośnie, że będą w stanie go zniszczyć. W takim przypadku warto umieścić moda zwiększającego poziom życia Taxona wraz z modem regenerującym życie lub ewentualnie mod zwiększający poziom tarcz z modem przyspieszającym regenerację tarczy. Jeżeli zwiększysz pojemność poprzez włożenie reaktora Orokin, będziesz mógł włożyć kolejne mody, najlepiej według własnego uznania i potrzeb. Ale dla ciekawych pokażę teraz, jak wygląda mój build Taxona. Zadaniem tego buildu jest odnawianie tarcz Warframe'a, dlatego użyłem ładowarkę tarcz i obrońcę. Postawiłem na wzmocnienie poziomu życia Taxona, więc dodatkowo umieściłem zestaw naprawczy, co by mu życie się odnawiało, jeżeli zostanie uszkodzony. Ponieważ zostało mi jeszcze miejsce na mody, to dodałem zwierzęcy instynkt, pokazujący łupy na mapie, oraz na dodatkową przeżywalność Taxona, przyspieszone odbicie oraz syntetyczne włókno, które nie dość, że zwiększa pancerz towarzysza, gdy Warframe skorzysta z kuli życia, to w bonusie, gdy będę miał schowane bronie, powoli będzie się regenerowała im amunicja. Broń Artax praktycznie niewiele robi wrogom ze względu na małą ilość zadawanych obrażeń, niewielką szansę na krytyki i niewielką szansę na status. Więc nie ma sensu wkładać jakichkolwiek modów zwiększających damage. Ale ma jedną zaletę ta broń. Automatycznie narzuca status od zimna, co powoduje, że trafieni wrogowie poruszają się wolniej, a dodatkowo broń ta zawsze wskaże tobie najbliższego przeciwnika, do którego możesz strzelać. Nawet jeśli jest za twoimi plecami. Oto po dłuższym główkowaniu wymyśliłem taki oto build. Wiertło, strażnicza ofensywa, rozrywacz, aby promień mógł dosięgnąć wroga nawet przez przeszkodę oraz żeby mógł trafić większą ilość przeciwników naraz. Rozrywacz i strażniczy ferwor, aby jak najszybciej zostały wrzucane statusy zimna. A żeby zbyt szybko nie znikały, to dodatkowo włożyłem ciągłą mękę. Żeby było zabawniej i w sumie efektywniej, przeziębienie, które powoduje, że statusy zimna przeskakują na pobliskich wrogów. No i na koniec
napromieniowane przeładowanie w celu zmniejszenia czasu przeładowania broni. Ten mod jest lepszy od szybkich rąk, który przy takim samym poziomie pojemności oferuje o 10% mniej. No i teraz możecie patrzeć, jak przeciwnicy trafieni promieniem ruszają się jak muchy w smole. Polecam brać tą broń na misję zakłócenie. Niesamowicie spowalnia tych gości, co biegną w kierunku zasilacza, aby go wysadzić. Czy ten build ma jakieś wady? Przynajmniej jedną. Jeżeli zniszczysz cielesną powłokę Traxa, to będziesz mógł go zaatakować zampa po czekaniu dość długiej chwili, co może być irytujące. No i w sumie potrzebny jest katalizator Rokin i jedna forma, aby zrobić to, co ja zrobiłem. Na szczęście można zastosować prostszy build, który choć zamraża tylko jeden cel, to w sumie działa tak samo efektywnie i zajmuje mniej niż 30 pojemności. Teraz jeszcze rzut na buildy w wersji angielskiej. Może to się przyda graczom, którzy grają na wersji anglojęzycznej zamiast polskojęzycznej, bo w sumie wielu takich jest. Na koniec jeszcze wspomnę, gdzie można zdobyć niektóre z modów, które użyłem w buildzie Taxona. A więc, syntetyczne włókno, tak jak zresztą pozostałe mody z tego setu, można zdobyć jako nagroda ze zleceń na Orkvalis. Ładowarka tarcz wypada z przeciwników z areny na Neptunie, czyli znanym wszystkim indeksie, gdzie zarabia się kredyty. Instynkt zwierzęcy, który także używam na Taxonie, można otrzymać z koszmaru z rotacji C. Przy czym rotacja C są to misje na określonych planetach, a nie że trzeba misję kontynuować. Rotacja C to Neptun, Uran, Pluton, Eris i Sedna. Jeśli zauważyłeś błąd w tym poradniku lub masz uwagi, a może masz jakieś fajne pomysły na Taxona jak broń, to proszę o napisanie komentarza. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Na razie.